Siemane maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. I jak widzicie, dużo się pozmieniało. Ja znowu jestem poza domem, znowu wyszedłem z domu i jest nowa jakość. Jest nowa jakość. Kupiłem nowy aparat, muszę się przyznać. Kupiłem nowy aparat na poczet vlogów, Pokemonów i wszystkiego tego. To jest Canon G7X. Jakość jest naprawdę świetna, już chyba lepszej nie można od takiego zwykłego aparaciku. No i co? Dzisiaj będzie dość ciekawy dzień, myślę. Mam nadzieję zrobić kilka ciekawych ujęć, mam nadzieję zrobić ciekawego vloga, bo ten vlog pokemonowy będzie bardziej vlogowy niż pokemonowy. Będziemy dzisiaj ewoluować pokemony, to na pewno, ale czy więcej, to raczej nie. Jedziemy dzisiaj, ja jadę dzisiaj do Gabrysi. Będziemy jechali na przejażdżkę rowerową. I potem pewnie będzie bardziej dzisiaj, tak jak mówię, będzie bardziej vlogowo niż pokemonowo, więc jeżeli nie lubicie vlogów, to nie oglądajcie, ale ja was bardzo serdecznie na dzisiejszego vloga zapraszam. Dobra, idę na małe zakupy, więc do zobaczenia potem. Ja już po zakupach i teraz już prosta droga do celu, czyli jakieś około 15 km i jesteśmy u Gabrysi. Dobra ludziki, jako że mam chwilę czasu, bo nie wiadomo jak będzie z tą naszą wycieczką rowerową, pomyślałem, że nagram sobie pokemony. Nie chce mi się wychodzić na dwór, bo tam jest taki wielki skwar, że zresztą tu jest głośno, bo tu jeżdżą pociągi, auta i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, jesteśmy centralnie w niczym. Nie ma tutaj żadnego punktu nawet, żadnego, naprawdę. Tutaj nie ma żadnego punktu w tej wiosce. Znaczy, to jest niby miasteczko, ale no tutaj nic nie ma. Pokemonów nearby też nic nie ma, ale troszkę się pozmieniało od czasu, kiedy był ostatni odcinek. Rzuca nas ten GPS tutaj jak szalony. Może pokażę wam mój poziom obecny, to 10 poziom. Pokażę wam moje pokemony, które nałapałem dość dużo, bo chodziłem grać z bratem kilka razy. Niestety mój brat już jest w Ameryce na miesiąc, więc go nie będzie na odcinkach. Ale to nie zmieni. Ostatnio złapałem Kadabrę, to wczoraj chyba złapałem Kadabrę. Tutaj dużo takich jakichś mniejszych pokemonów. Obecnie, znaczy ogólnie w moim mieście jest takie jedno miejsce, gdzie są trzy pokestopy koło siebie i tam bardzo często są lury odpalone, więc szedłem tam z bratem na godzinę czy dwie i siedzieliśmy, łapaliśmy tych ratat i w ogóle. I o, na przykład takiego Gravelera złapaliśmy, który wygląda naprawdę świetnie. I jest dość mocny, muszę przyznać. Ale złapałem a w ogóle z tego to jestem najbardziej dumny na świecie. Dratini. Najładniejszy Pokémon świata. Mati mówił, że też bardzo rzadki dość, więc no, miałem chyba farta, że to złapałem. Co wam tutaj powiedzieć więcej? Mam dzisiaj naprawdę dużo, jako że zbierałem dużo tych pokemonów, to mam naprawdę dużo powtórek i dużo cukierków, więc plan na dzisiaj jest taki, że zaraz odpalamy jajko, Lucky Egg, czyli podwaja nam expa i robimy ewolucję i zobaczymy, który level nam to pozwoli wbić i zobaczymy, jak dużo dobrych pokemonów będziemy w stanie znaleźć, więc zaczynajmy. Dobra, ustalimy pokemony jako numery. Niestety światło w tym pokoju nie jest za dobre, ale też nie jest tragiczne. Wybaczcie, że ja czasem lukam tak do góry, ale mam tam taki ekranik, który pokazuje mi, czy jestem w fokusie i czy jestem w kadrze, więc widzę, że jest w miarę okej. No i zacznijmy po kolei. Mam Weedle. Weedle to jest dość popularny pokemon w moim mieście. No i mam 100 cukierków, tych Weedlów nie mam zbyt dużo, ale no... kurde, Lucky Egga muszę odpalić, ludzie. Items, Lucky Egg. Odpalam. Odpalił się i teraz będziemy ewoluować. Weedle 70... Może zacznijmy od tych najsłabszych, co? Weedle... Albo nie, zacznijmy od tych najlepszych. Weedle 74. Ciekawe, na ile ewoluuje. Jest, chcę go ewoluować. I zobaczymy, w ogóle nie pamiętam, na co się ewoluuje Weedle. Chyba na taką latającą rzecz. Albo na kakuny? To jest ten od kakun? Tak, to jest ten od kakun, więc kakuna to jest ewolucja i zobaczymy, ile będzie miała CP, bo to jest dość ważne. Halo? 81, no to tak dość słabo, aha, bo ja tego najsłabszego ewoluowałem w końcu? 74 Weedle, ewolucja. Te ewolucje trochę trwają, więc pewnie będę wam to skipował.
No i co? Zobaczymy się potem. Dobra, i to już jest ostatnia ewolucja Weedle, ostatnia kakuna, jaką mamy, bo więcej nie mamy już Weedli, a niestety nie mam gdzie tutaj nawet ich złapać, jak widzieliście. Ewoluowaliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Weedli, mamy siedem kakun. Najlepsza kakuna to 81. Wydaje mi się, że to dość słabo, bo tamten Weedle miał 79 chyba, więc skok o 2 całkiem słabo. Mam tutaj Bedrilla jednego, no i co, następnym jakim będziemy ewoluować to PJ-e. Mam ich dość dużo i punktów cukierków, jak widzicie, też mam całkiem dużo, więc ewoluujmy pierwszego i resztę pewnie wam jakoś tam skipnę czy przyspieszę. Zobaczymy, na jakiego nam się uda PJ-a, bo chyba Pidgeotto to jest ewolucja PJ-a. Zobaczymy, jaki Pidgeotto nam się trafi, ile CP, bo Pidgeotto już są całkiem chyba dobre. Ten miał 100 ileś tam, 120 może ogólnie, a teraz ma... Halo, ile teraz pan ma Pidgeotto? 240. No tak, nie najgorzej, ale też nie najlepiej. Tych PJ... O, patrzcie, mam 283 PJ jednego, którego złapałem. A tutaj wyszło tak średnio, bym powiedział, więc ja tu sobie kolejne tutaj poewoluuję i na koniec zobaczymy, ile nam się udało, jaki jest najsilniejszy. Już lepszego niż tamten raczej nie złapiemy. Dobra, zbliżamy się do końca ewoluowania Pidgeottów, i inaczej PJ do Pidgeottów, i kilka już ich mamy. Niestety zabrakło nam punktów na więcej, ale zaraz odeślemy tych Pidgeottów słabszych i jeszcze na jedną ewolucję nam starczy. Obecnie już chyba nie mogę nic zrobić, nie? Bo zostało mi 11 punktów, właśnie. Więc wystarczy odesłać jednego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem już ewoluowaliśmy, czyli aż 9 ewolucji jednego dnia PJ-ów nam starczy. Więc tego na przykład sobie odeślę. Chociaż ten ma Aerial Ace, bo te ataki też są ważne. Ja nawet nie sprawdzam tego nigdy, ale one też są ważne. No działaj tutaj. Tak więc ostatnia ewolucja PJ-a właśnie jest na waszych oczach. Będzie Pidgeotto, będzie dość słaby. Ogólnie, no, myślałem, że dużo więcej te Pokémony będą ewoluować, dużo wyższe CP niestety tak nie jest i ewoluują w dość słabe. Największy to był 240 chyba? A ja miałem 283 złapanego, no ten ma 145, więc sami widzicie, 240 był mój najwyższy z ewolucji. Z tego co pamiętam, Caterpie też mogę ewoluować, nie do końca wiem, w co Caterpie się ewoluuje, ale oczywiście ewoluujemy wszystko, bo mamy Lucky Egga, więc trzeba expa. Najbardziej właśnie nie chcę samych Pokémonów, bo chcę wbić wyższy level, bo wbijając wyższy level, lepsze Pokémony będą wam się spawnić. Co to? Pamiętam takie coś, ale tak niezbyt, jak to się nazywa, wy mi powiedzcie. I jaki będzie miało CP? Nowy Pokémon, więc jeszcze więcej expa. Dla mnie bomba. Metapod, 66 CP. No tak średnio bym powiedział z tymi CP-kami. Kolejnym Pokémonem, którego będziemy ewoluować, będzie Rattata i mamy też ich kilka punktów, też mamy dość sporo, więc Rattata 139, na jakiego nam się tutaj ewoluuje? Zobaczymy, co z niego dostaniemy, co z niego wyrośnie, to jest pytanie na dziś. Mam nadzieję, że coś dobrego. To jest Raticate, tak? Chyba się zmienia w Raticate'a. Uczę się powoli, dawno nie grałem, bo czekałem na ten aparat. Więc chciałem dla was już nagrać w tej lepszej jakości. Raticate 354, to naprawdę całkiem mocny. Całkiem jestem z niego zadowolony. No, więc ja po prostu tutaj ewolwuję resztę i odezwiemy się za chwilę. Dobra, tak więc skończyliśmy ewoluować Raticate 354, to nasz najwyższy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem ich ewoluowaliśmy. Czy Spearowa ja też mogę ewoluować? Niestety nie, bo Spearowów mam za mało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. A brakuje mi dużo więcej punktów, więc Spearowa nie ewoluujemy. Mamy Vulpixa, którego już też widzieliście. Mamy Jiggly, Puffa, który jest bardzo fajny, ale niestety jest bardzo słabiutki, bo ma tylko 12 punktów. Ale jest słodki, to trzeba mu przyznać. No i co, teraz Zubaty możemy? Chyba możemy, nie? Aha, tylko jednego Zubata możemy ewoluować. Mam też jednego Goldbata, ale ewoluujemy Zubata na 151. Zobaczymy, ile z niego dostaniemy. Ciekawi mnie tylko, czy jeżeli ja najpierw go jakby wymaksuję, ten to krążek, dając cukierki, a potem ewoluuję, czy on będzie miał dużo wyższe CP. Czy to tak nie działa? To musimy powiedzieć, bo tego jeszcze nie wiem. Mamy Goldbata i ciekawe, który ten Goldbat, jaki będzie miał Combat Power. Bo to jest dość ważne. 469, wow.
Tu mnie zaskoczył, bo to najlepszy do tej pory chyba Pokémon, jakiego mamy, 469, to już całkiem porządnie. Co ja jeszcze mogłem tutaj ewoluować, bo już nie pamiętam. Gastliego nie, o, mogłem Drowsy ewoluować, jednego z tego co pamiętam. Tak, mam 222 Drowsy'ego i ewoluujemy go, zobaczymy ile z niego dostaniemy. Wiem, że Drowsy dość mocno ewoluuje i dość dużo dostaje punktów przy ewolucji, więc ten hypno musi być dość mocny. Mam nadzieję, że to będzie najlepszy Pokémon, jakiego miałem. Jeżeli nie, no to ten Goldbat pewnie będzie, ale hypno, nie wiem jak to się powinno mówić, powinien być dość mocny. Liczę na 463, no to dość mocny, ale chyba nie mocniejszy od tamtego, nie? Czy ja coś mogę jeszcze ewoluować? Z tego co pamiętam, nie i raczej już nic nie mogę ewoluować. Więc to już by było tyle na tyle ewolucji. Zobaczymy teraz Combat Power. Jakie mamy najlepsze Pokémony obecnie? Tak, Goldbat 469 to nasz najlepszy Pokémon. Hypno, kolejny i tak dalej, i tak dalej. No kilka dobrych całkiem Pokémonów dzisiaj złapaliśmy. Zobaczymy ile expa dostaliśmy. 12 poziom, prawie 13, więc... całkiem dobrze. Dostaliśmy Great Ball'e w końcu, ale ile expa za to wszystko dostaliśmy? Czy 26 tysięcy expa, czyli 26 ewolucji zrobiliśmy. Dla mnie bomba, 12 level, zaraz będzie 13 za 2000 expa. Ja niestety nie mam na co już tego jajka, reszty tego jajka zużyć, bo no nic tu raczej już nie mogę zrobić, nic już też nie ewoluuje, a złapać też już niczego nie złapię, więc to by było na tyle. Podsumowanie, jakie mieliśmy Pokémony, już mieliście. Sorry, że w tym odcinku nie ma zbyt dużo Pokémonów, ani łapania, ani niczego, ale no jak widzicie tutaj nie ma zbytnio co łapać w tym miejscu. I na pewno niedługo Pokémony wrócą jako vlogi z łapania. No po to kupiłem ten aparat, żeby te vlogi kręcić. Ogólnie będziemy dużo więcej vlogować w najbliższych czasie. Obecnie, kiedy Pokémony jeszcze mnie jakoś jarają, Pokémony będą zawarte, znaczy vlogi będą zawarte w Pokémonach, ale kiedy Pokémony już mi się znudzą na przykład, to wtedy będą już czyste standalone vlogi. I będzie fajnie, mam nadzieję. Mam nadzieję, że mój kunszt vlogowy z każdym dniem będzie wyglądał lepiej, że moja pewność siebie na zewnątrz będzie coraz większa i że będzie fajnie. Będę starał was się zebrać w kilka różnych ciekawych miejsc. Dzisiaj nie wiem, czy cokolwiek z naszego wyjazdu będzie, więc nie wiem, czy jeszcze się zobaczymy w tym odcinku. Po obiadku, które widzieliście, które przygotowała Gabrysia. Sobie odpoczywamy, bo jesteśmy tak najedzeni, że to masakra. Tak więc przejażdżka rowerowa dzisiaj niestety się nie udała. Ale tak czy siak było dzisiaj naprawdę fajnie i dalej jest fajnie. Dobra, ja już jestem w domu, nie pożegnałem się z wami wczoraj, bo przysnęło nam się, tak? Więc mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się podobał. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli wam się spodobał, to zostawcie suba, a mi się to już wszystko. Trzymajcie się, pa pa!